Coś nowego? Co teraz? Idziemy zjeść. Jestem głodny. Świetny pomysł. Przeprowadziłem prywatne dochodzenie. Mają tutaj wspaniałe kotlety sauté, ale cieniutkie, jakby pokrojone skalpelem. Strzelano do niego. Ledwie przeżył, ale nic mu nie grozi. Gdzie rodzice? W klinice. Jedziemy tam? Nie, nie chcę. Nienawidzę szpitali. Nie rozumiem, dlaczego studiujesz medycynę. Ja też nie. Gdzie Fernanda? Na dole, zamknęła się w bibliotece z José Antoniem. Z nim? Resztę sobie dośpiewaj. Jesteś pewna? José Antonio? Fernanda? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Co tam robiliście? Nada. Nic. José Antonio pomagał mi szukać książek do egzaminu. Myślałem, że jesteś na uniwerku. Byłem. Dziękuję. Jestem ci bardzo wdzięczny. Nie wiedziałam, że wuj Rafael czytał te książki. Biblioteka jest świetnie zaopatrzona. Daj znać, jak znów będziesz czegoś potrzebować. Ciao, molu książkowy. Ciao, braciszku. Lucia powiedziała, że tu jesteś. Czemu wtedy tak szybko zniknąłeś? Myślałem, że wyszedłeś z jakąś dziewczyną. Za dużo homoseksualistów. Były też ładne dziewczyny. Jeśli masz jakieś obawy co do swojej seksualności, lepiej się z nimi zmierzyć. Wybacz, że naraziłem cię na przykrość. Zagadnął cię jakiś facet? I co? Poczułeś do niego pociąg? Poczułem wstręt. Widzisz? Nie ma problemu. Facet próbował cię poderwać, a ty go odepchnąłeś. Powinieneś być dumny. Przestraszyłem się, kiedy zostałem sam. Nie sądziłem, że tak będzie. Zmierzyłeś się ze swoim strachem. Dało ci coś to doświadczenie? Wiem, że nigdy więcej nie wejdę do takiego lokalu. W porządku. Tam już nie pójdziemy. Znajdziemy inne miejsce. Zamiast przesiadywać w domu, zaczniesz poznawać nowych ludzi. To mama. Lecę na górę. Do zobaczenia. Z tym problemem też powinieneś się zmierzyć. Z matką? Chciałbym, ale nie czuję się na siłach. Jesteś silniejszy niż myślisz, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy. Spróbuj sprzeciwić się matce. Kurczę w potrawce czosnkowej. Chyba to wezmę. Podejrzewam, że ta pielęgniarka wie więcej niż mówi. Zrobiła się nerwowa, gdy zacząłem ją wypytywać. Może lepiej klopsiki drobiowe? Czy klopsiki są z ziemniaczkami czy z ryżem? Niestety, kuchnia nam się zepsuła. Nie ma gorących dań. Do diabła. A co na zimno? Tylko galaretka. Trochę już rozpuszczona, bo lodówka nie działa. Chleba też nie ma. Chodźmy gdzie indziej. A jest kawa? Tak. To poproszę dwie kawy i galaretkę dla pana. Galaretkę? Z pustym żołądkiem lepiej się myśli. Jestem taki głodny, że myślę jedynie o jedzeniu. Głowa do góry. Sądzę, że zbliżamy się do końca śledztwa. A ja sądzę, że zemdleję, jak czegoś nie zjem. Trzeciej.
Nie martw się, córeczko, wujek żyje. Wiadomo coś o człowieku, który do niego strzelał? Tym razem policja zadziałała szybko. Wiedzą, kto to, i depczą mu po piętach. Kto to? Złodziej, zwykły przestępca. Naprawdę tak myślisz? Czemu pytasz? Za dużo tych dziwnych wypadków. Najpierw wujek Rafael, teraz wujek Gerardo. Boję się, że ktoś chce nas wszystkich pozabijać. Nie fantazjuj. Nikt nie chce nas pozabijać. Nie ma żadnego powodu. Uspokój się. Peter? Musiałem wyłączyć telefon. Nie złość się. Nie, z panią jeszcze o tym nie rozmawiałem. Muszę mieć forsę. Nie chcę żadnych wyjaśnień. Jak nie dostanę forsy, osobiście zgłoszę się po zapłatę. Nie przychodź tutaj. Policja jest na twoim tropie. Peter! Dowiedziałem się, że mecenas Beido leży w klinice. Ktoś chciał mu ukraść auto. Ma mnie pani za głupca? Po co te kłamstwa? Dobrze wiem, że pani jest autorką tego wypadku. Kazałam tylko ukraść klucze. Nie sądziłam, że do tego dojdzie. Mówiłem, że mogą być kłopoty. Co będzie, jak złapią faceta, który zranił mecenasa? Nie uprzedzajmy faktów. Jak dotąd policja nie ma nic przeciwko nam. Przeciwko nam? O nie. Ja nie mam nic wspólnego z wypadkiem mecenasa Beido. Pan mnie rozczarowuje, José Antonio. Sądziłam, że ma pan więcej zimnej krwi i można na pana liczyć. Porusza się pani po ostrzu brzytwy. Wynajęcie znanego mordercę przeciwko mecenasowi? Co się stało, to się nie odstanie. Zamiast narzekać, proszę powiedzieć, czy mogę panu ufać, José Antonio? Na mnie można liczyć we wszystkim. Mam jednak powód do zmartwienia. Sama pani wynajęła tego przestępcę? Oczywiście, że nie. Przez pośrednika. A ten pośrednik to ktoś godny całkowitego zaufania? Tak myślę. Zresztą mamy to, co chcieliśmy. Klucze do gabinetu mecenasa? Proszę je wziąć i zrobić, co do pana należy. Wejdź. Przepraszam. Czego chcesz? Muszę coś pani powiedzieć. Na osobności. To bardzo pilne. Proszę nas zostawić, José Antonio. Con permiso. Chętnie bym cię rozszarpała, ty głupcze. Jak mogłeś wynająć mordercę do zwykłej kradzieży kluczy? Don Peter. Nigdy więcej nie chcę o nim słyszeć. A teraz mów. Zadzwonił. Potrzebuje natychmiast pieniędzy. Musi się ukryć. Jak mam mu zapłacić? Powiedz swojemu kumplowi, że nie dam mu ani grosza. Niech przestanie dzwonić. Ale proszę pani, wynoś się. Powiedz Wilsonowi, że może wyjść. Modlisz się w intencji mecenasa? Oczywiście. Ay, milagros. Co ci jest, Margarito? Nic. Odkąd Don Rafael nie żyje, ten dom stał się dla mnie nie do wytrzymania. Dlaczego? Ciocia źle cię traktuje? Twoja ciocia jest złym człowiekiem. Jak możesz tak mówić? Ma swoje humory, jest wybuchowa, ale nie ma żadnego ale. Na twoim miejscu jak najszybciej opuściłabym ten dom. Wszystko w porządku, mamo. Tata zaczyna reagować.
Boję się, że on umrze. Bardzo się boję. Mówię to dla twojego dobra. Jeśli zostaniesz, będziesz bardzo cierpieć. Odejdź stąd, zanim nie będzie za późno. Nie rozumiem cię. Czemu tak mówisz? Dlaczego chcesz, żebym odeszła? Nie chcę, tylko że... Biedna Margarito. Widzę, jak bardzo cierpisz. Pani szofer trzęsie się jak galareta. Coś złego się stało? Nie. Mam coś, co przyspieszy rozstrzygnięcie problemów moich i pańskich. Teczka Gerardo. Może nie będzie pan musiał iść do jego gabinetu po testament. Sądzi pani, że jest tutaj, w środku? Zaraz się przekonamy. Więc sprawdźmy.